muzyka folkowa, ona nie zawiera jakiejś takiej pozy, stylizacji komercyjnej, jakkolwiek no, nie jest też czystym źródłem, więc do jakiegoś stopnia schlebia, powiedzmy, gustom popularnym. No ale to w przypadku grania na takich instrumentach jak skrzypce, mandolina, cymbały, bez perkusji, jest to zawsze pójście w inną stronę zupełnie. Tradycyjna i ta muzyka, którą uprawiam, to jest takie okno do wielkiego świata kultury, kultury tradycyjnej, która ma ze sobą wszystkie elementy powiązane, na wszystkie nawet takie najtrudniejsze pytania człowieka potrafi znaleźć odpowiedź. Czasami jest to ucieczka w mistykę, w czary, w wierzenia, ale umie na to odpowiedzieć, dlaczego jesteśmy, jak należy żyć, jak należy postępować. Orkiestra Świętego Mikołaja stała się częścią szerszego projektu Muzyczne Laboratorium Tradycji, na które składają się także Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej Mikołajki Folkowe, organizowany corocznie od 1991 roku Pismo Folkowe Gadki z Chatki. To również spotkania ludzi gór, czyli warsztaty artystyczne prowadzone w Bieszczadach, w Jaworniku i wiele innych projektów muzycznych. W inspiracjach szukamy czegoś nowego, takich miejsc, ścieżek, którymi inni nie poszli, czyli takich piosenek, które okazały się za trudne, albo z takich źródeł, do których nie dotarli. Zawsze jest to jakiś tam sposób, proces namysłu nad tą muzyką, kombinowanie, przymierzanie różnych kawałków, tak żeby ostateczny efekt no, był spójny. Żeby to było coś nowego, ale jednocześnie coś spójnego, bez jakichś tanich efektów, odniesień do jakichś innych rodzajów muzyki. Do tej pory Orkiestra Świętego Mikołaja zagrała ponad 1000 koncertów w kraju i za granicą. Zespół zapraszany był na wiele imprez i festiwali nie tylko o charakterze folkowym. Muzycy zagrali m.in. na festiwalu Polskie Piosenki Opole 2002 podczas Roku Polskiego w Hiszpanii, Jazz Fair Festival Poznań, a także na koncercie WW i Przyjaciele w Kamieniołomach w Kazimierzu Dolnym w 1995 roku. Na swoim koncie mają ponad 11 płyt. W 2005 roku Orkiestra Świętego Mikołaja jako pierwszy zespół folkowy otrzymała honorową nagrodę imienia Oskara Kolberga za popularyzację kultury ludowej. Jest to najbardziej prestiżowe wyróżnienie w tej dziedzinie. Bardzo lubię grać koncerty. W ogóle dla mnie koncert to jest takie przeżycie wręcz mistyczne. Uwielbiam dawać tą energię ludziom i tak samo czuję, jak odbieram tą energię od publiczności. No i oczywiście muzyków. Jeżeli dobry koncert jest, to między nami, między muzykami grającymi razem, czuję się tą energię, że ten taki klimacik, te nutki przepływają gładko, bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. I myślę, że to jest główna intesencja grania, bo jeżeli gramy ze sobą i nam się to podoba, to tak samo publiczność czuje to w nas. Jestem w tym zespole od początku i mogę powiedzieć, że dla mnie zespół zawsze tworzyli konkretni ludzie. To
to oni decydowali o jego kierunku, dynamice jego rozwoju jaki jest. Moja rola to w zasadzie tylko kierowanie tymi ludźmi, w jaki sposób, nie przeszkadzanie im, słuchanie tego, co mają do powiedzenia i wykorzystanie tego, co mogą wnieść do muzyki zespołu. Bogactwem tego zespołu jest, wartością największą jest to, że każdy z muzyków to jest w ogóle kopalnia pomysłów i wielka indywidualność. I myślę, że każdy z nas będzie miał inną wizję tej muzyki folkowej. Wielkich aspiracji, żeby to była muzyka bardzo popularna. Właśnie może dobrze, że ona nie jest popularna. Może dobrze, że nie ma miliona osób, które coś ciągną z tej muzyki, wysysają. Że ona jest ciągle taka właśnie nieodkryta.